Dzień dobry, dzień dobry. Witam kochani. Dzisiaj mamy piękną pogodę. I korzystamy z tej pogody. Pokażę wam króciutko, co jest zrobione na ogródku, bo ostatnio robiliśmy na ogródku. Także jest tutaj troszkę wyrównana ziemia. Tak, posiana trawka, teraz czekamy aż to zacznie na zielono rosnąć, a tu dalej po prostu kopię stawek dla moich rybek. Tak, będzie fajny, duży stawek i mam nadzieję, że rybki będą się czuły bardzo dobrze. Na razie muszą się cisnąć tutaj w tym stawku, no ale woda jest i ten. Dobra. Także wczoraj było kończone tutaj, odsunąłem, wiecie, była tu taka sterta siana przy domu. Musiałem to odsunąć, żeby ten dom zaczął oddychać. Ta ściana będzie czyszczona, będzie robiona, żeby ładnie wyglądało, będzie balkonik zrobiony tam u góry, tak. Tam wmurowałem, widzicie, okno i drzwi balkonowe, także tu będzie balkonik i na dole będzie tarasik. Trudno sobie to na razie wyobrazić, jak to wszystko tu będzie wyglądało. Na razie po prostu jest jak jest, ale cieszę się, że ta robota mi tu idzie. Trochę słuchajcie, gliny mam na głębokości 40 cm, już zaczyna się glina i zobaczcie, woda nawet w tym dołku tam się trzyma, tak? Nie wiem, czy to widać, ale tam jest woda. No oczywiście glina jest bardzo dobrym materiałem uszczelniającym, tak? Także gdyby człowiek się uparł, to nawet by nie musiał folii tutaj wkładać, ale to, że jest 40 cm warstwy ziemi, no to po prostu ta woda by uciekała, także folia musi być. Pokażę wam z przodu, bo tu też była mała zmiana, tak? Trawka rośnie, wykoszona, wczoraj było koszone, tutaj ułożyłem sobie, zobaczcie, pojemniki na śmieci, tak? A z tej strony domu wygląda to tak. Tak, trawka wykoszona. No jest jeszcze po prostu stan budowy, tak? Także są jeszcze gruzy, kamienie poukładane, cegły takie, z których ścianki były porobione. No ale już to wygląda trochę przyjemniej. Trochę przyjemniej. Tak? Także jeżeli ktoś miałby jakieś pytania albo jakieś tipy, tak, jak co robić, to bardzo proszę w komentarzach piszcie i będziemy się kontaktować. A teraz słuchajcie, biorę się o tutaj na ten leżaczek. U nas dzisiaj jest święto. Także nie można robić hałasu, znaczy nie należy robić hałasu, bo ludzie chcą odpocząć, tak, bo jutro znowu niektórzy do pracy muszą iść, także dzisiaj jest dzień wypoczynku. Chodź, Ina, chodź tu,
No chodź, idziemy tutaj. Chodź. Pani kawkę zrobiła już i ten. Idziemy na słoneczko. Tak? Dzień dobry pani. Halo. Halo. Pani się tu ukrywa w chłodnym kamperku. Tak? Nie widać. Porządki. Porządki robi. No dzisiaj my trochę porządków porobili. Są to jakieś wielkie porządki. I właśnie przede wszystkim mój kokpit wysprzątany. O, kawka już zaparzona, słuchajcie. Zobaczcie tutaj. Kaweczka już czeka. Ale pokażę wam arcydzieło, słuchajcie, Marleny. Zobaczcie, co wy na ten temat, na ten temat myślicie. No ten obraz to jest, nie dość, że to jest fantazja, nie osoby, dość, że to jest osoby niepełnosprawnej, tak? Marlena to malowała własnoręcznie. Zresztą jeżeli ktoś widział filmik, jak Marlena to malowała, to wie, że jest to osoba. Dla tych latych zainteresowanych jest to osoba, która słabo widzi. No jest no. Ale to, że no ona sama to malowała. Ula jedynie co farby przytrzymywała, tak, podawała na tej palecie farby, tak żeby nie Marlena. Tak, no, żeby tylko jedną rękę sprawną, o to chodzi, tak, o to chodzi. Żeby koordynowana, no. Ale jest to właściwie jej przekaz, bo ona w żaden inny sposób nie może dać przekazu mównego. Tak jest. Nie umie mówić, więc ani jakoś tak kontaktować się za bardzo, więc myślę, że to był jedyny jej taki przekaz dla nas od niej, tak? Dlatego ten obraz jest wisi no. U nas tutaj w kamperze. Tak jest. Następny dzień i pomysłów jest bardzo dużo, co tu dzisiaj robić. Czy kopać dalej po prostu nasz stawek, czy wejść tutaj do domu i znowu coś w domu porobić. Pogoda jest piękna i nie wiem, i tak myślę, że dzisiaj tutaj coś zrobię. Czekajcie, jest dość ciemno. Tak. Chyba tutaj mam zamiar ten sufit zerwać, wyczyścić tu wszystko, bo trzeba będzie tą łazienkę zrobić. A zobaczymy, bo jest na razie syfek taki, że głowa boli. No, nie wiem właśnie. Zastanawiam się, co jest fajniejsze. Dobra, zobaczycie za chwilę, co, jaką decyzję podjąłem i co będę robić.
starczy na dzisiaj. Roboty dość. Tak. Piątek się kończy. Jutro też jest dzień. Jutro będziemy kopać dalej. Zaraz wam pokażę, co zrobiłem. Nie jest to aż tak dużo, bo po prostu późno zacząłem. Ale i tak jestem zadowolony. A już wam Tinka przyszła. I zaraz wam pokażę. Zobaczymy. Tina wyszła popatrzeć. Pokaż się, Tineczka. Tak. Popatrzeć i sprawdzić. Tina to jest. To jest tutaj kierowniczka budowy. Tak wygląda moja dziura. Wielkością to, co planuję do kąpieli, to wielkością już jest, już nie będzie większe, ale będzie jeszcze z pół metra głębsze. Tak. No i dalej później tu będzie kopane, tu jak jest ten, tu będzie dalej kopane aż do, słuchajcie, aż tutaj do tego stawiku, co jest, będzie zrobione. Tak, a teraz wam pokażę, chodźcie ze mną, wam pokażę, gdzie ja wywiozłem tą całą ziemię. Pani tutaj coś, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry chyba. Albo dzień dobry, no już jest właściwie wieczór, słońce już zachodzi. Słońce zachodzi, ale zobaczcie, tutaj troszkę porządku zrobiłem. Usunąłem takie krawężniki, co tu były zakopane. To jeszcze wiadomo, nie, na to nie patrzcie. No a tu wysypałem ziemię, tu trzeba posiać trawkę, wyrównać to jeszcze troszkę ziemi przyjdzie. No i będzie ładniej, tak? Podobno przyszli sąsiedzi tutaj, pochwalili robotę i powiedzieli, że nasze gruszki są najlepsze, najlepsze w całym, w całej wsi. W całej wsi. Tak? Jest dużo gruszek, częściowo są pomarznięte, bo widać tutaj taka czarna jest pomarznięta. Zobacz tutaj, ile jeszcze jest na tej. No jest dużo gruszek, jest dużo. No, tak, będzie gruszek. Podobno są pyszne. Nie wiem, nie jestem za bardzo smakoszem gruszek, ale jak będą dobre, to będę jeść. Ale ja zjem. No, tak. Także krok po kroku, słuchajcie, widzicie, materiał sobie tutaj, który jeszcze będzie można na coś wykorzystać, sobie tutaj składuję. Tak. Ten wózek trzeba wystawić, żeby ktoś sobie wziął. Ten, o właśnie, słuchajcie, stary zabytek, stary dederowski wózek, nam do niczego niepotrzebny, tak? No i tak to dzień za dniem leci i co chwilę się coś robi, tak? Małymi krokami coś się zmienia. Tak, także zaraz tutaj wezmę szlaufika i podleję trawkę, żeby zaszła kiełkować. No to potrzeba, wiesz. No. I trzeba i tak do kampera trzeba dolać wody. Dwa tygodnie. No. Okej. Okay. I momencik. Muszę tak zrobić. Raz, dwa, trzy. I widzicie mnie. Raz, dwa, trzy. Baba patrzy. Tak. No i tak. Tak to jest. Długo nie nagrywaliśmy nic ciekawego, no bo nic się nie działo. Słuchajcie, niewiele się działo, niewiele robiliśmy, bo nam się nie chciało. Pogody nie było, także jeżeli zaczyna lać, zimno się robi, bo był okres tydzień właściwie deszczu i zimna znowu. No i nie chciało się robić. Widzicie, słoneczko wychodzi. Tinka, przestań. No ja wiem, że ty pana kochasz bardzo, ale Ona to pokazać chce przed kamerami. Tak, przed kamerą wszystkim chce pokazać, że ona jest
Ona jest. Ty, ja teraz rozmawiam tutaj, tak? Ale ona też by no. chciała się pokazać do kamery. No, to się pokaż. Powiedz dobry wieczór, albo dzień dobry, albo hał hał. No, no. Wow, no wow. Tak, tak. Pan no, znowu cały powiedzieć. Dzień pieska nie przytulał. Wał, no. wał. Tak, jest, tak. Niemcy tak. się mówi wał, wał. Wał, wał. Wał, duży wał. Czekaj, pokaż no. Ty się musisz umyć, wiesz, bo ty znowu jesteś cała brudna przy okach, przy oczach. No bo jest brudna no. wszędzie. No. Także tłumaczę się trochę z tego, dlaczego nie było filmików żadnych nowych o domu. No bo po prostu nie chciało nam się. No przyznaję się, że nam się nie chciało. No. A przede wszystkim mi się nie chciało. Każdy z nas no. malenia. Tak. Także, nie każdy chce przyznać. Także teraz korzystamy znowu z pogody. W domu się nic nie robi tam właściwie, bo korzystamy z pogody i robimy ogródek, żeby znaczy, coś dla sąsiadów w też było. Domu, nie? Jakoś no. wyglądowo było. Tak, żeby słuchajcie, właśnie sąsiedzi też chcą sobie popatrzeć na coś fajnego, dlatego chcemy im to troszkę zrobić, bo nikt nam do domu nie zagląda i nikt tego nie widzi, nie? No, to że trzeba zrobić ogródek. A przede wszystkim robię ten staw, no bo słuchajcie, idzie lato, powolutku, ale za niedługo będzie gorąco, no i w tym małym stawku, troszkę większym od wanny do kąpieli, tak, no to byłoby tym rybkom za gorąco, a one będą miały tutaj taki stawek, słuchajcie, że nawet ja tam wskoczę do tej wody. No. Jak się rybki wpuszczą, tak? Puszczą, puszczą. A Tinka też je będzie myć? Będzie się kąpać? Tak? No. Z rybkami. No, także oglądajcie nasze filmiki, nawet te shorty, które robię. Ale tak samo, jeżeli ktoś, kto jest tutaj po raz pierwszy, zobaczy ten filmik i po prostu wcześniejszych filmów nie, to niech sobie po prostu przerzuci i zobaczy. No, a ja w ogóle zapraszamy was do tych pierwszych filmów. Żebyście mieli porównanie. Jak tu wyglądało, tak? Jak myśmy tu na działkę weszli, jak kupiliśmy ten dom, no to słuchajcie. Także jest to porównanie i. Domek z bajki to był. Pamiętacie dom z bajki ten. Babę Jadze. Nie Babę Jadze, tylko tej śpiącej królewny. Zarośnięty, tak? No tej nie śpiącej królewny, tylko jak to była ta Dornröschen. Ta co się ukuła wrzecionym. Śpiąca królewna. Śpiąca królewna? Tak. No to dobrze, niech to nie będzie śpiąca królewna, co dom zarósł cały różami i byle czym, no a u nas chwastami zarósł, no. Tylko nie ma śpiącej królewny. No, nie znaleźliśmy. Nie było ani jednej. No. No. No to byłoby śmieci. I dobrze, że nie było, bo nie musiałem całować. No. Dobra. Tym samym ten filmik kończymy. I zapraszamy na następne. Następne będą na pewno, bo teraz już cieplutko się robi i chce się robić. No to znaczy, że będą postępy. Albo będą te filmiki, tutaj z tyłu mówię, że albo te filmiki będą z remontu, tutaj co z naszego działania na działce, co my robimy, albo po prostu z jakiejś kolejnej wyprawy, podróży, tak? No oczywiście, no słuchajcie, myśmy nie zrobili kanału remont domu, tylko kanał o nas, o naszym to życiu, życie. Tak? Nasze życie, Piotrula Life. Także, także nie obrażajcie się, że nie ma filmów o domku, jakie postępy są, bo mamy też po prostu, no... Nie samym domem człowiek żyje, tak? Tak, praca. No, a tym bardziej my. My żyjemy bardziej naszym kamperem i naszymi wyjazdami, jak tą chatą tutaj, tym domkiem z bajki, tak? No, ale i tak mi się coraz bardziej podoba, także ja widzę to, nie? Wy wszystkiego nie widzicie, ale ja widzę, że wychodzi po prostu to fajne z tego wszystkiego. No, tak? Kamerka wszystkiego wam nie obraża. Ja mam wielką wyobraźnię. I dlatego ci to pomaga przy tym remoncie, bo wiele osób, którzy biorą za takie remonty, nie ma właśnie wyobraźni, tak? I po pewnym szybkim czasie, tak nie tylko w remontach, ale i w różnych rzeczach, tak? W jakichś planach, czy wiele osób w jakichś biznesach czy coś, po prostu nie ma wyobraźni, tego nie widzi. No, a z drugiej strony, wiesz co? A z drugiej strony trzeba się cieszyć, słuchajcie,
najdrobniejszymi efektami swojej pracy. Najdrobniejszymi. I się przede wszystkim tak? Również w życiu, ja nie mówię, ale również trzeba również się wynagradzać za małe rzeczy, tak? No to mówię, cieszyć się najdrobniejszymi efektami, sukcesami. Nie to, że tylko jakiś wielki sukces ucieszy człowieka. Nie, każdy malutki sukcesik, tak jak tutaj na przykład trochę zagrabię, trochę posprzątam i już jest fajnie, słuchajcie, no to cieszy człowieka. Fakt, że tam jest jeszcze bajzel, jak nie wiem co, ale robią się takie momenty na tej działce, przykładowo albo w tym domu też, że człowieka cieszy i to jest fajne. I wam też radzę albo polecam, żebyście się też cieszyli z najmniejszych rzeczy, a tak będzie wam się lepiej żyło. Dobra, kończymy tego vloga, tak jak już powiedziałem, ten filmik i do następnego. Kto nas ogląda nowy i jeszcze nie zasubskrybował, naciśćcie dzwoneczek i subskrypcję, a będziecie dostawali powiadomienia o naszych następnych filmikach. Trzymajcie się, do następnego filmiku, cześć!